Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew, moi drodzy. Mam ochotę wam zaprezentować nowy wóz, jaki sobie zakupiłem. Jest to Chevy GT500. Wow, absolutny mistrz. Zajebisty wóz, naprawdę. W porównaniu do Dodge'a Chargera, którego mam już od dłuższego czasu, ten wóz ma naprawdę świetną przyczepność. Zobaczcie, jak on startuje, no po prostu genialnie. Oczywiście, coś tam zabuksuje, jasne, bo to jest muscle car, ale absolutnie inaczej się prowadzi niż Dodge Charger. Coś niesamowitego. Na przykład, teraz mamy tutaj slalom i zobaczymy, jak uda mi się zrobić slalom tym wozem. Jak widzicie, mam już sporo lepsze... O kurde, to nie jest slalom, to jest wspieranie, oh my gosh. Trzeba po bezdożach jeździć, cholera. No trudno się mówi, tym raczej tego nie zrobię. Pojedziemy sobie tu. Przejedziemy się nim kawałek. Absolutnie zajebiaszczy wóz. Ja już nim jeździłem troszeczkę na PvP i właściwie możemy sobie na jakieś PvP skoczyć zaraz. I no, udało mi się nieraz pokonać Aventadory, jakieś LaFerrari, oczywiście wyczynowe, bo ten samochód jest w wersji wyczynowej, i inne tego typu kokciarskie wozy. Pisaliście mi o tym, abym kupił sobie LaFerrari, ale ja tak niespecjalnie przepadam za wyglądem tego samochodu, wiecie. Kurde, GT500 miażdży pod względem wyglądu, a szczególnie wersja wyczynowa, którą posiadam. Okej, i tutaj mamy test prędkości, na którym powinienem wylosować jakiekolwiek ulepszenie do mojego samochodu. Sprawdźmy opcje. I... O nie. Tak to być nie będzie. Chwileczkę, zobaczmy sobie, w którą stronę będzie lepiej. Oczywiście, że w drugą, no jasne. Ten wóz jest świetny. Naprawdę, jeśli ktoś z was zastanawia się, jaki wóz kupić, polecam. Polecam, jest genialny. Jeśli ktoś jest fanem w ogóle tych starszych modeli. W ogóle jest, naprawdę się zdziwiłem, że ten samochód ma taką dobrą przyczepność. Może nie jest to jeszcze Aventador, ale nawet na lodzie sobie radzi. To jest ciekawe. Tak jakby w ogóle miał napęd na 4 koła. Jest mega szybki. Oczywiście 380 km na godzinę to nie jest dla niego problem. Szczególnie jeśli jedziemy w tunelu. To oczywiste, to prawie każdy samochód wyczynowy tak potrafi. Bez problemu platynka. Zaraz zobaczymy, czy uda się kogoś pokonać jeszcze. Ach, nie udało mi się swojego wyniku pokonać. Ale zdobyłem sobie za to jakieś ulepszenie. Staram się robić ten samochód na przyczepność. Powinienem niby robić tak Dodge'a, ale Dodge'a i tak nie da się naprawić. Nie da się tam naprawić tej trakcji. Tak czy inaczej, w dzisiejszym odcinku chciałbym z wami poszukać części do jednego z unikalnych wozów. Odkrywanie. I teraz szukamy. Tutaj mam już sporo części poodkrywanych. I tutaj gdzieś w tym rejonie, a może zacznijmy sobie od lewej strony. Gdzieś tutaj. Są co prawda bezdroża, cholera jasna. Więc nie wiem, jak mój GT500 sobie tu poradzi, ale spróbujmy się zrespawnować na przykład tutaj. O proszę! Jaki traf! Nieźle. 7 na 20. A następna jest gdzieś tutaj, tak? Powiedzmy tu. Okej, wystarczy się po prostu w środku tego okręgu zrespawnować i jesteśmy naprawdę... Ojejejej. Jesteśmy naprawdę blisko tego samochodu, więc to nie ma tutaj problemu z tym szukaniem, z szukaniem tych części. Powinno to po prostu szybko polecieć. Hops. Właściwie powinienem wziąć tutaj wersję offroadową, ale mam taką ochotę dzisiaj się pościgać, pojeździć w ogóle tym wozem. Ogólnie bardzo lubię nim jeździć i ostatnio po prostu dużo nim jeżdżę. Osoby, które gdzieś tam je spotkały na multiku, mogą to potwierdzić. Rowery! Dobra.
I tutaj coś mamy jeszcze, ale tu już będę musiał dojechać. Ustawię sobie tylko znacznik i jedziemy. Niesamowite przyspieszenie, z miejsca rusza fenomenalnie. No i trzeba tutaj uważać, jak to w muscle carach, żeby przy wyjściu z zakrętu, a szczególnie kiedy jesteśmy ustawieni trochę bokiem przy wyjściu, żeby nie dodawać od razu gazu do końca. No niestety kończy się to tragicznie, po prostu nas zarzuca niesamowicie. Wow. O! Trochę mi nie wyszło. Sorry. I za chwilę dojedziemy do tego miejsca, gdzie jest część. Robi się nim też fajnie wyzwanie. Ja tak powiem wam, że przesiadłem się z Aventadora, Lamborghini Aventador, do właśnie GT500, już takiego ulepszonego. I nawet mi się wydaje, że GT500 jest bardziej przyczepny niż Aventador. Może to moje złudzenie, ale czuję, że tak jest. Co my tu mamy? Tu mamy test prędkości, no bez jaj. Będzie trzeba go zaraz zrobić. Tylko tą część ogarnę tutaj. Ależ mieli kapcia, pięknie. No i gdzie ty jesteś, samochód? Tutaj gdzieś ten. Widzę już. Pięknie. 10 na 20, już naprawdę niedużo brakuje. A tutaj mam wyzwanie prędkości, którego oczywiście nie przepuszczę płazem. Muszę każde zrobić. To są moje ulubione wyzwania umiejętności. Jak zresztą chyba już wiecie, bo cały czas gadam chyba na każdym odcinku. Yeah! I tutaj mam długą prostą. Nie ma opcji, żeby tego nie zaliczyć na platynę. Nie ma opcji po prostu. Tu zaraz będzie łuk dosyć łagodny. No ale tu mamy już szeroko i już jest srebro, złoto, platyna. No trochę nie pykło. Ciekawe, że nikt z moich znajomych jeszcze tutaj nie jechał. No, jest tych wyzwań taka duża ilość w tej grze, że nie ma się czemu dziwić w sumie. Dobra. Uwaga. Instaluję tu właśnie wszystkie części po kolei, a tak do tej pory to cały czas się skupiałem na tym, aby właśnie wsadzać te na przyczepność, no ale trudno, później się jeszcze z tym ogarnę trochę. A teraz chodźmy sobie tu. I za mną. O, patrzcie, jak ładnie trafił lucek. Pięknie. Dobra. Dalej. Tutaj coś mamy. Jeszcze tu, o, jeszcze jest tego trochę do odkrywania, no tak. O, tu coś chyba widzę. No czuję, że będzie na tej farmie gdzieś. Na tym gospodarstwie. Za mną. Odkryty, nie wiem kiedy, ale się odkrył. A teraz tu. Bezdroża. Gdzie on tu może być? Również nieźle trafiłem. I co, szybko znajdziemy sobie ten samochód, części do niego właściwie. Tutaj mamy też radar nieodkryty, będzie trzeba to ogarnąć. No właśnie w ten sposób można szybko te samochody poznajdywać. Ja się tak dziwiłem, jak ci ludzie tak szybko poznajdywali sobie te wszystkie samochody, do cholery. Ja jakoś nie mogłem tego znaleźć, a tu się okazuje, że jest taki łatwy sposób. Wystarczy tylko odpowiednie opcje ustawić sobie tutaj na pasku filtrów. I po prostu od razu znajdujemy wszystko, co nam jest potrzebne do życia. A powiedzmy, że tu. Hops. O, teraz jest trochę dalej. Ale nie ma problemu. Myk. Ekstra. Nie, zmieniam na tego. Na Allroada mojego. Silverado, bo tym się tu jeździć nie da. Okej. Jest! Jest, ale to nie ten, to już jest inny. No tak, bo ja miałem tam domyślne tagi.
Ale to spoko, zaraz poznajdujemy te wszystkie samochody. A jestem ciekawy, jak one właśnie śmigają. No teraz tak, teraz widać wszystko. Okej, to chodźmy tu. Ciekawe, gdzie tu będzie ukryty. Jak się tam w ogóle przedostać? Nie wiem, czy tu jest jakiś przejazd albo coś? Skocznia chyba tu musi być jakaś. Tak coś czuję. Ojej, nie ma nic, tu jest molo. Czy raczej przystań jakaś. Tutaj gdzieś jest. Uwaga, uwaga. No to musi być gdzieś tutaj. O kurde, co tu jest? To gdzieś tu. Tu musi sobie stać. Uwaga, uwaga. I... Tada! Yeah! Jeszcze tylko trzy części i będę miał nowy wóz. Trzeba trochę przybliżyć, żeby było go widać. O, o, o. I widzę. Tu jest jedna. Trzy. Już widzę to chyba trzy, wiecie? Teraz tu ogarniemy. Ops. Tu jest jakieś wyzwanie? Co to jest? Skok! O tak, to zaraz lubimy. No bierz go, czemu go nie wziął? Okej. Dobra, i robimy skok. Uwaga, uwaga. I... O Jezus, ale bieda. O nie, o nie. O kurde. Dobra. Jeszcze raz. Tylko nie tym samochodem, muszę jakiś inny wybrać. No to jest z tym porażka. Który by się tu spisał? No to nie jest za wolno, on się za wolno rozpędza. Musiałbym inaczej tu jakoś rozpędu nabrać, żeby tym wozem wyskoczyć. Ale mamy oczywiście inne zamienniki, jak na przykład GT500, który sobie tu poradzi bez problemu. Z palcem w rurce. O, nie mam nitra. No trudno, i tak sobie poradzę. Yeah! Zobaczcie, poleciał! Elegancko po platynkę. Wow! Nieźle wygrałem. No dobra. No to zostały nam jeszcze kilka, zostało nam jeszcze kilka części, dokładnie to chyba dwie. Tu mamy kolejną gdzieś. O, tu się mogę nawet pojawić. Zobaczmy, co tu jest. A, nie mogę jednak. Tutaj gdzieś. Tutaj. Tak. I ostatnia część będzie teraz. I będę miał nowy samochód w garażu. Ciekawe. Pierwszy odblokowany wóz z tych zbieranych części. Jak się nim będzie jeździć, nie mam pojęcia. Ale jestem bardzo ciekawy, co to będzie. O, pod mostem jest gdzieś. Czy pod wiaduktem raczej. Ojej, ale dorzuciło. No i uwaga, uwaga. Tam dalej. Tada! Co? To nie ten? To jest jakiś inny już. Tutaj jest jeszcze jakaś część. O rany. Ja już myślałem, że będę miał nowy samochód, a to lipa. Nie podoba mi się to. To ile jest tych tutaj, kurczę, unikalnych samochodów? To jakiś kościół czy coś? Okej, o. No i teraz dopiero dwie części jeszcze. To ja nie wiem, jak ja to patrzyłem. Ślepy na starość ten lucek. Dobra. Tu. I zobaczmy. O, tu trzeba uważać, żeby do wody nie wpaść. Mało tej wody, ale jednak trochę jest. No nie, i znowu nie ten. Kurde, tu czemu tu w jednych miejscach... W jednym miejscu są dwa typy tych samochodów. Kurde. Ja chcę chociaż jednego zdobyć.
Okej. Zobaczmy. Gdzieś tutaj się kryje, gdzieś tu się kryje. Test jazdy po linii tu jest. Tutaj w środku. Zobaczcie. Zobaczcie, jak się schował. Astku, baniec. 12. Znowu nie ten. Kurde, tu też ich jest od groma, tych wraków. Mam nadzieję, że chociaż jeden będzie z tych, co ja szukam. Chociaż też ktoś tam pisał, że to są podzielone jakoś na stany. Nie, to nie. To musi być gdzieś wcześniej. Musi być gdzieś tutaj koło Detroit. W takim razie ten wrak, którego ja szukam. O, 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 o. A tutaj? To czasem nie tu będzie gdzieś? No, tu jest ten cały stan, więc to tu musi być w takim razie. To są te dwa wraki. Muszę tam szybko dojechać. Hops. I no kurde, gdzie mnie zrespawniło? O kurde, w jakimś polu. W jakiejś pszenicy muszę jeździć. No dobra, trudno. I jedziemy. Mam nadzieję, że dobrze pojadę. To ma być gdzieś tu. Dokładnie gdzieś tu. Jedziemy. No kawałek drogi jest, ale damy sobie radę. Pewnie się przyjadę moim nowym, wspaniałym wozem. Wow, już nieźle stunigowany zresztą. Też nie wiem, bo ja wkładałem teraz byle jakie części i boję się, że popsuła mu się trochę charakterystyka jezdna. No bo robiłem tutaj, jak wam już wspomniałem, na przyczepność. Zależy mi właśnie, żeby był przyczepny jednak maksymalnie, bo tutaj jest to bardzo ważne, żeby samochód był przyczepny w tej grze. Bo większość samochodów właśnie się ślizga. Ja jestem ciekawy, bo pisaliście mi też o Koenigseggu Agerze, która jest dostępna w tej grze, że ona się strasznie ślizga i ja na właśnie jeździe tej takiej próbnej u dealera samochodowego to zauważyłem. Jestem ciekawy, czy można to naprostować częściami, gdy będziemy mieli wersję wyczynową tejże Agery. Ojej, co tu się od... Nie wiem, ale do zderzenia było naprawdę niedaleko. Fajnie sobie, ktoś tam jedzie w ekipie. O, mamy mój ulubiony test prędkości! Świetnie, to zrobimy sobie po drodze. O, okej. Trzymajcie kciuki, za ludzka. Świetnie. Jest już sreberko. Złoto i platyna. Dobra, nic więcej nas nie interesuje. Zawracamy po medal. Znaczy po... O, nic, no dobra. Zawracamy po wrak samochodu. Tu gdzieś tutaj. I czy to będzie ten? No jestem w tym samym stanie. Więc to powinna być ta część. O, fuck, nie mogę rozwalić siaty. Jest, udało się. Tak. To będzie ta część i następna część będzie tutaj. Nie. Nie, bo tu jest granica stanu. Musi być w innym miejscu. Musi być gdzieś tu. O cholera. W samym środku jakiejś dżungli. Do diabła. Muszę tu dostać się, ale offroadowym. A tu pewno drzew jest do diabła. Jak ja mam się tam dostać? Chyba, że będę się tak teleportował. No co? Trzeba sobie radzić jakoś. Yeah! Yeah, no gdzie będę przez takie drzewa jeździł? Dajcie spokój. Kto to widział, że się... Jakieś skały, drzewa, dzikie węże. Dajcie już spokój, ludzie. No dobra. Gdzież oni ukryli ten wrak? Tu jest, widzę dym. Wow! Odblokowany. Nieźle. No to sprawdzamy go.
Oh yeah. Złomiarz. Oh. Jecha, pierdziele, jaki koksu. Czy da się go w ogóle jakoś stuningować? Zobaczmy. Coś tu się da zrobić. Bo to jest wersja uliczna. Jak to brzmi? Chodźmy na asfalt. Nieźle. Pierwszy mój samochód taki odblokowany. No osiągał mi nie powala, no mam statę tylko 320. Wow! Nieźle. Dobra moi drodzy, zobaczymy sobie już ten samochód w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!